Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Wideoportal WLC24TV w programie Studio Karolina, a moim gościem jest dzisiaj Piotr Czaban. Witam cię serdecznie, Piotrze. Dzień dobry, witam państwa. Dziennikarz, uznany dziennikarzem, obywatelem 2023 roku. Przez Towarzystwo Dziennikarskie, tak? Bo też Wojciech Szczuchnowski otrzymał taki tytuł na gali Grand Press i w ogóle pozdrawiam Wojtka. Ale to też nie bez powodu został ci przyznany taki tytuł. Z powodu angażowania się twojego na... Za odwagę, bezkompromisowość i wytrwałość w realizowaniu tej mojej misji dziennikarskiej. A głównie zajmuję się tym, co dzieje się na pograniczu od 2021 roku, ale nie dlatego, że po prostu, nie wiem, mam taką fantazję, żeby tym się zajmować, ale po prostu ja mieszkam na Podlasiu, tam się urodziłem i ten kryzys tam nadal trwa, też zbrodnia, bo tam ludzie umierają. No i media głównego nurtu, mainstream, z rzadka przypomina sobie o tym temacie. Ja mówię, bo widzę jak gdyby to od początku, jak to przebiega, jak to się dzieje, też przez pierwszy rok trwania tego kryzysu byłem dziennikarzem TVN24. Tak, do 2022 roku, tak, z tego co udało mi się doczytać. Ale to jak wyglądają wywózki, jak wygląda rzeczywistość na pograniczu, to w większości Polacy, tak obstawiam, tak to oceniam, dowiedzieli się z filmu Agnieszki Holland Zielona Granica. Media przyjechał do Usnarza, media przypomniały sobie o dzieciach z Michałowa, media przypomniały o granicy, gdy zamieściłem film pokazujący, jak cudzoziemiec zaplątany w koncentrinę, wiszący na tych drutach głową w dół, upada i jak przyglądają się temu polscy funkcjonariusze, jak się śmieją, jak przeklinają, dla nich to było zabawne, ale film rzeczywiście nagrany przez funkcjonariuszy polskich, on wypłynął. A że ja tam mieszkam, znam się też i ze strażnikami. I różni są ci strażnicy. Są tacy, którzy się będą śmiali, którzy wyrzucą z czystym sumieniem cudzoziemca za granicę zimą, nawet mając świadomość, że on może umrzeć, bo ludzie umierają też na skutek takich działań. Ale też spotkałem na swojej drodze strażników granicznych, też żołnierzy, którzy ratowali, którzy pomagali tym ludziom, którzy wiedzieli, że jeżeli będą wypełniać rozkazy komendanta, generała Jakubaszka, to jest komendant dowodzący Strażą Graniczną na Podlasiu, jeżeli będą wypełniać te rozporządzenia podpisane przez Ministerstwo MSWiA, no to więcej ludzi umrze. I byli po prostu też tam na pograniczu funkcjonariusze, którzy odwracali głowę, którzy pakowali do swoich plecaków dodatkowe porcje żywnościowe, własne, żeby tym się podzielić z ludźmi. Byli tacy, którzy nie chcieli wyrzucania ludzi na białoruską stronę do lasu przez druty. I byli też tacy, którzy potrafili odmówić wykonania tego rozkazu i powiedzieć, że nie chcą służyć w takim miejscu, bo nie po to szli do wojska zawodowo wypełniać tę służbę, żeby przerzucać się rodzinami z dziećmi przez granicę. I to, co się tutaj dzieje do tej pory, się wydarzyło, jest traumą nie tylko dla ludzi w drodze, jak to mówimy. Uchodźców, migrantów z różnych powodów, z różnych państw uciekają, ale zawsze mają jakiś powód. Albo właśnie szukanie bezpiecznego miejsca, gdzie jest spokój, albo jeżeli jest bieda, no to szukają miejsca, gdzie mogą gdzieś zarobić, by utrzymać swoje rodziny. Także ta historia na pograniczu nie jest czarno-biała. Najgorsze jest to, że po wyborach 15 października, po powołaniu rządu Donalda Tuska 13 grudnia roku 2023, kiedy my się spodziewaliśmy na pograniczu, że będzie zmiana, że ustaną te wywózki, które są nielegalne, gdzie sądy administracyjne w kilku przypadkach stwierdziły wyrokiem, że wyrzucanie ludzi do białoruskiego lasu jest nielegalne.
myśleliśmy, że rząd Donalda Tuska wycofa się z tego i wdroży przepisy zapisane chociażby w konwencji genewskiej, dając możliwość złożenia wniosku o ochronę i zweryfikowanie, dając czas polskim służbom na zweryfikowanie tych wniosków, tych ludzi. Jeżeli ktoś rzeczywiście ucieka przed biedą, przed śmiercią, no to uzyskać może taki azyl, taką ochronę, a jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, że nie grozi mu nic w kraju jego pochodzenia, no to można go deportować, ale nie wyrzucając do lasu, tylko wsadzając do samolotu, do pociągu. Ale była informacja, że te pushbacki zostaną zakazane, tak? Znaczy, Donald Tusk nigdy oficjalnie tego nie mówił. Mówił o tym i do tej pory mówi Polska 2050, Szymon Hołownia i też wicemarszałek Senatu Maciej Żywno. Były podlaski wojewoda, były wicemarszałek województwa podlaskiego i też były aktywista grupy Granica, który z plecakiem szedł do lasu ratować ludzi. I tacy jak on, politycy, którzy są w Senacie, w Sejmie, Franek Sterczewski, Alicja Łebkowska-Gołaś, Tomasz Aniśko, Magdalena bodajże Biejat, jeżeli dobrze wymawiam nazwisko, Klaudia Jechira, to są ci politycy, którzy byli na pograniczu, wiedzą o co chodzi, wiedzą ile zła tutaj zostało wyrządzonego i apelują też do swoich kolegów, koleżanek z rządu o zaprzestanie tych wywózek. Te wywózki nie ustają i sam pytałem pod koniec roku 2023, ile takich oficjalnie zanotowano wypchnięć ludzi do białoruskiego lasu z Polski. Po terminie, długo po terminie otrzymałem odpowiedź, kiedy ponaglałem nie tylko mailowo i telefonicznie biuro prasowe MSWiA, ale też w mediach społecznościowych wiceminister Maciej Duszczyk, powołany na to stanowisko, by przygotować jakąś politykę migracyjną, właściwą, humanitarną, odpisał mi i od 13 grudnia do bodajże 15 stycznia, czyli miesiąc, odnotowano już za nowego rządu 93 wywózki. Czyli 93 osoby, albo 93 razy dochodziło do tych wywózek. Czy to był jednorazowo wyrzucony jeden człowiek, czy to były 93 osoby. Ciężko też to stwierdzić. Mam zdokumentowane przypadki, kiedy Straż Graniczna nie odnotowuje w ogóle takich wywózek, nie zbiera paszportów od zatrzymanych, nie zapisuje tego gdzieś w notatkach, po prostu biorą ludzi, wyrzucają, jakby nikogo tutaj nie było. Takie się sytuacje zdarzały, też mam potwierdzenia też od samych funkcjonariuszy, że tak to wyglądało, od uchodźców, migrantów, zresztą też sam byłem świadkiem takich działań Straży Granicznej. I to jest okrutne, bo tyle pogrzebów, ile w tym roku przeżyłem, ile organizowałem, to ja w ciągu całego swojego blisko 50-letniego życia nie miałem. Wraz z moimi przyjaciółmi z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, bo jestem też takim ratownikiem humanitarnym, odnajdywaliśmy ciała zmarłych, pomagaliśmy policji w ustaleniu tożsamości, sprowadzaliśmy do Polski rodziny zmarłych, by mogły najpierw zidentyfikować ciała, a później pomagaliśmy im w zorganizowaniu tych pogrzebów. I tak wygląda rzeczywistość. Ostatni pogrzeb był, jeżeli się nie mylę, na początku stycznia tego roku. Chłopak, który zmarł w listopadzie ubiegłego roku, zmarł w aucie Straży Granicznej. Takie rzeczy się dzieją. Czy wy tutaj we Włocławku słyszeliście o tym? No właśnie nie. I powiedziałeś jedno takie słowo, jedno, że w sumie takie zdanie, że te mainstreamowe media nie za bardzo interesują się tematem. I ja chciałam się ciebie zapytać, bo ty pracowałeś w takim głównych mediach. To w TVN24. Czemu tak się dzieje? To nie jest popularny temat? Czy to jest specjalnie spychane, żeby społeczeństwo się tym tematem nie interesowało? Po pierwsze, w czasach PiSu każdy, kto podnosił ten temat, był w jakiś sposób szykanowany,
począwszy od dziennikarzy. Ja byłem przez Joannę Lichocką nazywany hieną roku, przez w artykułach w sieci pisano o mnie, że jestem pachołkiem Łukaszenki. To akurat powiem Ci szczerze, to komplementy, jeżeli tak, takie osoby, Pereira, bądź takie tygodniki. Pereira pisał o nas jako o hienach. Dzisiaj z kolei Grzegorz Piłat, dziennikarz Radia Białystok, regionalnego Radia Białystok, pisał o mnie, że jestem hejterem pierwszej wody, że to, co robię, robię po to, by zaistnieć w błysku fleszy i kamer, by znaleźć sponsorów. Ja prowadzę redakcję oficjalnie zarejestrowaną, którą wspierają patroni i dzięki nim mogę jak gdyby w 100% się poświęcić temu, co robię, chociaż przez długi czas, przez ponad rok, blisko 2 lata, ja robiłem to dokładając, jak gdyby, nie patrząc na koszty, po prostu stwierdziłem i się umówiłem z żoną i z dziećmi, że ja będę robił to, dopóki starczy sił, dopóki bezpieczeństwo też rodziny, gdyby, będzie zachowane. A w przypadku, gdyby no była taka sytuacja finansowa, że po prostu no, nie miałbym żadnego źródła dochodu, robiłbym, bym poświęcałbym się temu tematowi tyle, ile bym mógł, no ale w ostateczności to bym poszedł do pracy nawet fizycznej, wróciłbym to chociażby do zbierania pomidorów w Anglii, co robiłem po ukończeniu studiów. Ale wiedziałem, że po prostu nie mogę stać obojętnie, nie mogę udawać, że tego nie ma, bo to się dzieje w lasach, gdzie jako dzieciak biegałem. To się dzieje, działo obok domu, w którym przez 17 lat mieszkałem. Także to się działo kilometr od domu, w którym teraz moi rodzice mieszkają. W tych Krynkach, gdzie akurat właśnie w tym momencie rodzice mieszkają, wcześniej przez 17 lat mieszkałem w miejscowości położonej 5 km obok, w Ostrówku, na takich koloniach. I tam na przykład obok jest taka miejscowość Ostrów, jest kilka tych ostrowów i jest taki cmentarz prawosławny pomiędzy tymi wsiami położony, na takim trochę odludziu. Tam jest taki zagajnik, tam leżą moi dziadkowie, mój wujek, moje babcie. I tam szukałem Syryjczyka zaginionego, który był tam, który był też wrzucany przez Straż Graniczną w Krynkach. I udało się go odnaleźć. Przepraszam, za zawsze to, jak się mówi o tych rzeczach, to niestety to są emocje. I te łzy też pojawiają się. Gdy wprowadzono stan wyjątkowy, Straż Graniczna nie chciała mnie wpuścić do moich rodziców. Także to się wszystko działo. A teraz też nawet patrząc na media, na TVP. Tak. Przecież to była machina propagandowa, no wiadomo, która motywowała też funkcjonariuszy do tego, by traktowali tych ludzi tutaj na pograniczu jako broń Łukaszenki, nie jako ludzi. I ci, którzy poddawali się tej propagandzie, no, przykładali rękę też do tych nieszczęść, też do śmierci ludzi. I wielu tych pracowników, tych mediów nadal pracuje w TVP. Zniknęły te twarze z pierwszego frontu, z pierwszej linii frontu, Rachoń, nie wiem, Pereira, Adamczyk, Cholecka, ale wielu, wielu, wielu zostało. I no po prostu no, ta kondycja mediów jest taka, jaka jest. Ostatnio miałem program u siebie też właśnie poświęcony odejściu Anny Michalskiej, odwołaniu jej ze stanowiska rzeczniczki Straży Granicznej. Też rozmawiałem też z Krzyśkiem Boczkiem, który pisze m.in. do Okopres, pisał też o granicy. I on mówił, że właśnie no, tak naprawdę redaktorami naczelnymi w tych różnych mediach są widzowie, czytelnicy. I jeżeli ich to nie grzeje, nuży, nie utożsamiają się z tym, to te duże redakcje uzależnione od reklam, uzależnione od zasięgów, od klikalności, po prostu schodzą z takiego tematu, szukają innego tematu, który będzie bardziej grzał, będzie przyciągał uwagę widzów i reklamodawców. No to wszędzie tak się dzieje, myślę, że to... No wszędzie, ale ja miałem ten komfort, mówiąc o tej sytuacji na pograniczu, na swoim kanale Czaban Robi Raban, na YouTubie, na Facebooku, gdzie po prostu oczywiście zależało mi, żeby to się dotarło, ta informacja, do jak największego grona odbiorców, ale nie płakałem, nie przerażało mnie to, że nie wiem, że 100 osób obejrzy 200, a ja od siebie dawałem, realizując to tyle, ile mogłem. Starałem się zawsze dbać o dźwięk, o montaż, o merytorykę, o to, żeby
nie wejść w maliny, nie wrzucić jakiejś niezweryfikowanej, błędnej informacji, a to jest trudne, bo na pograniczu, gdzie nie ma tej informacji, gdzie Anna Michalska nie odpowiadała na moje pytania, gdzie Białorusini też prowadzili swoją wojnę propagandową, polski rząd też swoją, to odnalezienie się w gąszczu tego wszystkiego, wyłuskanie tego, co tam się naprawdę dzieje, wymagało sporo zachodu i myślę też doświadczenia. I nie pomyliłem się, tak? To ja informowałem o tym, kto umarł na granicy i gdy jako pierwszy wrzucałem takie informacje, to przecież bierzesz na siebie odpowiedzialność. Nie wiem, jeżeli rodzina pozwalała podać imię, nazwisko zmarłego, a czasami nie było jeszcze kontaktu z rodziną i trzeba było znaleźć tę rodzinę, to zamieszczając informację o kimś, że ktoś umarł, to a jeżeli się pomyliłeś, bo mogłeś się pomylić, ale nigdy się nie pomyliłem, bo zawsze to w jakiś sposób różnymi źródłami próbowaliśmy zweryfikować i chociażby no, o śmierci Issy, Syryjczyka młodego, też poinformowałem i gdy korespondowałem z jego dziewczyną i ustalaliśmy te historie, te dane i też gdy tłumaczyłem to, co ona mi pisała po arabsku i gdy mi to w translatorze wyskakiwało w Google, że zaraz, tam Jezus wyskakuje, taki Jezus. Ale jak się wpisało oddzielnie imię jego Issa, oznaczało to Jezus. I on umarł niedaleko Kuźnicy, nie wiem, 30 km od domu, w którym ja mieszkam, może gdzieś, może trochę więcej. No to chciałem dać do zrozumienia, on był jeszcze prawosławny, czyli był chrześcijaninem, że Jezus umarł w Polsce. Mhm. Że on był jedną z kolejnych ofiar nieśmiertelnych na pograniczu. Z czego sobie nikt nic w zasadzie tak jako opinia społeczna nie robił. Ale to porównanie właśnie to do tego Jezusa, którego ukrzyżowano i też był takim uchodźcą, prawda? Wywołało jakieś takie poruszenie w społeczeństwie. Też ta książka powstała Mikołaja Grimberga, Jezus umarł w Polsce. Kasia Smutniak właśnie tutaj przyszła, bo dzisiaj mamy okazję właśnie porozmawiać w związku z filmem Mur Katarzyny Kasi Smutniak, znanej włoskiej aktorki pochodzącej z Polski, która też przejęła się tym, co się tutaj działo i przyjechała, by ten film nakręcić. Jesteśmy tutaj też z jednym z bohaterów tego filmu, z moim przyjacielem Mariuszem Kurnytą, znanym jako Człowiek Lasu, on występuje też w tym filmie. Jest też z nami Kasia Mazurkiewicz-Bylok. My tworzymy m.in. Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. Zajmujemy się właśnie oddziałem pomocy ludziom w lesie, szukaniem zaginionych, zmarłych, organizacją pogrzebów. Mimo że nie chcemy tego robić, ale polskie państwo nie zajmuje się, nie robi i po prostu no, liczymy, że ktoś z nas to zdejmie, ale nie zdejmuje, a mówię, no, Grzegorz Piłat z Polskiego Rady Białystok za to, co robi, za to, czym się zajmuje. I jak o tym mówię, nazwał mnie publicznie hejterem. Ja nie widzę, żebyś był hejterem. Nie wypowiadasz się nawet jak hejter. Natomiast chciałam... Znaczy, jeżeli mówię o kimś, jeżeli mówię na przykład wprost, że Anna Michalska ze Straży Granicznej była rzeczniczka już odwołana w trakcie tego, co robiła jako ta rzeczniczka, manipulowała informacjami, kłamała, wprowadzała w błąd polskie społeczeństwo, ukrywała pewne fakty, no to ja to mówię, ale mam na to przykład, mam na to dowody. Ale to się nazywa mówienie prawdy, a nie bycie hejterem. Ja o tym mówiłem publicznie i wiadomo, że po prostu też... Pewne rzeczy się nie podobają. Tak, tak. Że to się też, jeżeli mówię, że ktoś kłamie, no to się mogę narazić na proces. Ale pani Michalska nigdy mnie nie pozwała. A chociaż mogłaby. Ja bym nawet oczekiwał, że mnie pozwie, bo to można by było przed sądem jeszcze dokładnie wykazać. Ale nie tylko ja o tym mówię. Były artykuły w Gazecie Wyborczej punktujące kłamstwa Anny Michalskiej. Okopres też o tym pisało. Anna Michalska żadnego procesu nie wytoczyła. Bo nie miała powodów.
Powiedz mi, według ciebie, jak długo ta sytuacja jeszcze będzie tam trwała? Bo powiedzmy sobie szczerze, Łukaszenka na pewno będzie podsyłał ludzi. Sytuacja w tym momencie od 2 miesięcy jest trochę taka inna niż, niż to było na przestrzeni już prawie 3 lat, bo to już trzeci rok się dzieje. Czym to jest spowodowane? Zmianą rządu? Znaczy, przez blisko 2 miesiące my jako aktywiści nie otrzymujemy tych zgłoszeń z prośbą o pomoc. Mimo, że ludzie cały czas się pojawiają. Nie ma tak wielu tych ludzi, chociaż mówię, w przeciągu miesiąca Straż Graniczna przyznaje się do ponad 100, do prawie 100 wywózek ludzi na Białoruś. Czyli to też jest dość spora liczba. Z jednej strony też po rozmowach z dziennikarzami, którzy też się kontaktowali z białoruskimi dziennikarzami, że może to jest jakiś, może był to jakiś ukłon Łukaszenki w stronę nowego polskiego rządu, takie zaproszenie do negocjacji, porozmawiajmy, bo za tym wszystkim idzie też handel z Białorusią utrudniony w jakimś sensie, ale też mimo wszystko, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości mówił o wojnie hybrydowej, w tym samym czasie tranzytem między innymi wędrował węgiel przez Białoruś do Polski, dawaliśmy zarobić reżimowi Łukaszenki gaz. Obywatele Białorusi wspierający jawnie Łukaszenkę przyjeżdżali sobie tutaj na zakupy. Co więcej, przyjechał nawet agent KGB na forum ekonomiczne w Karpaczu i był w otoczeniu polskich ministrów. I tylko Tadeusz Giczan, jeżeli się nie mylę, białoruski opozycyjny dziennikarz mieszkający w Polsce, na jakichś zdjęciach wypatrzył tego człowieka i opublikował zdjęcie, mówi białoruski agent KGB w otoczeniu członków polskiego rządu. Także z jednej strony zło, tragedia, mówienie o wojnie hybrydowej, ale z drugiej strony też cały czas ta wymiana handlowa by była. Ona w pewnym momencie, bo tam część przejść została zablokowana, ale też nie do końca. I Łukaszenka na pewno chce odblokować, bo na pewno Białoruś też na tym traci. I być może to był taki też gest. Zima też robi swoje. Prawdopodobnie też wiele osób nie idzie, bo warunki są śmiertelnie groźne. Ale jak to się mówi, bo to pokazuje historia, chociażby z południa Europy, raz otwarty szlak nigdy się nie zamyka. Oczywiście, gdyby Białoruś była demokratycznym państwem, gdyby nie była wspierana przez Putina, wtedy można by było to skończyć. Dziękuję bardzo. Tak, będziemy musieli kończyć. Piotr Czaban. Czaban robi raban. Można podpatrywać na Facebooku działania Piotra na granicy polsko-białoruskiej. Piotrze, bardzo ci serdecznie dziękuję. Ogrom wiedzy u ciebie, ale wiedza wynika z doświadczenia, także... Dziękuję bardzo. Dziękuję. I proszę, żebyście nie zapominali o tym, co się dzieje na pograniczu polsko-białoruskim, a na stronie Czaban robi raban na YouTube chociażby zobaczycie materiały filmowe, które zamieszczałem tam od początku, pokazujące, co tak naprawdę działo się i dzieje na pograniczu polsko-białoruskim.